kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla was porcję dwuznacznych zdjęć. Zapraszam! No to mamy pierwsze zdjęcie. Noga, która jest ręką. Powiem wam, że ciężko mi się tu doszukać czegokolwiek. Nie wiem, o co chodzi w tym przejściu. Ręka... Ej, ja się chyba poddaję. Nie wiem. Ręka jest totalnie połączona z nogą, to znaczy zamiast dłoni jest stopa. Nie wiem, jak to jest, nie wiem, czy to jest Photoshop, mam nadzieję, że nie, że nikt mnie tu nie wkręca, ale totalnie nie pasuje, nie wiem. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu, o co w tym zdjęciu chodzi, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Kolejne zdjęcie. No to mamy tutaj dwóch żartownisiów. No dobra, jeden stoi za drugim i po prostu ten, jak się nachyli, to ten go tak pokrył trochę. Pokrył trochę swoją marynarką, no i wszystko jasne, stoi po prostu za nim. Dobra, następne. Wow, wygląda jakby gościu, jakby miała ta dziewczyna tego gościa na plecach. A on po prostu siedzi gdzieś tam za nią. A to jest pasek, to jest jej sukienka taka. Czy tam tunika. Dobra, ale zdjęcie rozwiązane, wszystko jasne. Kolejne zdjęcie. Wygląda jakby... Miał za chwilę sikać, tak jak dziewczyny sikają, kiedy nie ma okazji, żeby pójść do toalety, na przykład w lesie. Co ja mówię? Dobra, tak naprawdę to jest dziewczyna, która kłóca, a ten chłopak za nią siedzi, widać jego tyłek, widać jego stopy i on po prostu ma taki sam kolor koszulki, no, wszystko jasne. O matko, o co tu teraz chodzi? O co tu chodzi? Poczekajcie, wezmę sobie jaśniej, ekran już jest najjaśniej, nic nie widzę. Dziewczyna jest... A, dobra, luz, po prostu ta dziewczyna jest taka szczupła. Tutaj widzimy taką granicę, obie mają białą koszulkę. Widzicie tą dziewczynę z tyłu, która jest odwrócona do nas tyłem. Widać tylko jej włosy, no i jest z tyłu koszulka z długim rękawem. No i widać taką minimalną granicę pomiędzy jedną a drugą dziewczyną. Ta dziewczyna po prostu tak bokiem się przytula do swojego chłopaka. Prawdopodobnie chłopaka. Kolejne. Wygląda jakby taka sprężynka rozciągnęła tego kota. Ale nie, nie, to nie jest tak. To nie jest sprężynka, to jest po prostu, to są dwa koty. Jeden jest z przodu, drugi próbuje wejść od tyłu. Dobra, spoko. Jezu, uwielbiam takie kombinacje. Dobra, to zobaczcie, czy widzieliście kiedyś dziewczynę, która ma twarz psa? Tak. Właśnie teraz to jest ten moment, w którym widzicie dziewczynę, która ma psa. Zobaczcie. Ale się dopasowali. Mówią, że pies zwykle pasuje do swojego pana. Coś takiego zawsze było. No w każdym razie pan jest zawsze podobny do psa, bo pies jest zawsze podobny do pana. No nieważne. Podobno tak się mówi. No jeżeli nie słyszeliście, to nieważne. Właśnie teraz to słyszycie. W każdym razie dziewczyna ma rude włosy, pies jest rudy, idealnie do siebie pasują, no i właśnie już teraz wiemy, dlaczego pies musi pasować do pana, no bo w takich przypadkach mogą zrobić sobie takie zdjęcie właśnie łowiąc ryby. O Boże, sądząc po minie tego chłopaka, to tak, albo podoba mu się dziewczyna, która stoi obok niego, bo jest niekompletnie ubrana, albo po prostu oni widzieli, że robią tego typu zdjęcie i w odbiciu wygląda, jakby chłopak miał ubrane właśnie, miał ubrany strój kąpielowy, a tak naprawdę to jest tylko odbicie. Easy! Co to ma być? Ej, genialne to zdjęcie! Ale wydaje mi się, że musieli trochę tu wyszczuplić. No bo ta druga noga, no niemożliwe, że się tak dopasowała. Ta dziewczyna jest szczuplejsza niż noga tego chłopaka. Wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę Photoshopa, ale co nie zmienia faktu, że to jest genialnie zrobione zdjęcie. Chyba będę chciała takie z moim chłopakiem. Wow, ale potrafię zrobić takie... Och, jak można zrobić taką figurę? Jak można tak się wygiąć? Ja oczywiście widzę tutaj, o co tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, że... oczywiście to nie jest głowa, noga zamiast głowy, tak? To jest po prostu... Wow! Dziewczyna się tak wygięła do tyłu, wygięła tak głowę do tyłu, a jednocześnie podniosła nogę tak wysoko, że to... No, o matko, co to są trzy nogi? Dobra, widzę, o co chodzi. Wy już pewnie też wiecie, o co chodzi. Po prostu to jest waza, no ona tutaj przy sobie nie trzyma sobie, nie opiera ręki na nodze, tylko to po prostu jest wazą. Na początku myślałam, że ona trzyma miskę i opiera ją na nodze.
ale trzy nogi, kto to widział? O nie, ale to, co teraz widzę, to chyba nigdy... Wow! Wow! Nie no, tutaj łatwo zauważyć, o co tutaj chodzi. Leginsy wtopiły się w tło, wszystko pasuje, ale genialnie to wygląda. O matko, to, o co tu chodzi? Dziewczyna przytula... Dobra, przytula swojego chłopaka, który siedzi, on zasłonił swoją głową, jej głowę. Dobra, wszystko jasne. Następne. Tutaj widzę kolejny żarcik taki przygotowany, wygląda na to. Nie, to dziewczyna nie niesie swojego chłopaka. To chłopak niesie swoją dziewczynę i ona tak się wokół niego zawinęła. Wszystko jasne. O nie, to nie są jej nogi, spokojnie. To... Nie, ona się tak nie rozkraczyła. Po prostu jedna ma nogi w tą stronę, druga ma nogi w tą stronę i każda z nich ma nogę na nogę i tak to wygląda. Dobra, kochani, koniec tego odcinka. Chyba to jest najlepsza porcja zdjęć, którą dostałam od was. Naprawdę dzięki za to. Jeżeli macie jakieś ciekawe zdjęcia, to podsyłajcie mi na fanpage albo na maila. Na pewno nagram z tego odcinek. Oczywiście nie szukajcie jakichś brzydkich zdjęć dla mnie, bo takich zdjęć tutaj nie będę udostępniać. Tylko te, które są dwuznaczne, które możesz pomyśleć, że jest coś zakazanego, ale wcale tam tego zakazanego nie ma. Więc, jeżeli podobają wam się takie odcinki, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, a ja na pewno wezmę to pod uwagę. Dzięki za oglądanie tego odcinka, to na razie, pa!